Witaj na kanale Świadomej TV. Zapraszamy do oglądania zamieszczanych przez nas filmów. Jeżeli Ci się spodobają, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz dać łapki w górę pod filmem. Świadoma TV. Telewizja ludzi chcących żyć świadomie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Świadomym Gościu Specjalnym. Ja nazywam się Maciej Starko. Dzisiaj mamy specjalnego gościa specjalnego, widać bardzo po pięknym stroju. Naszym gościem jest Anna Bachniuk, instruktorka tańca hawajskiego hula. Witam Cię bardzo serdecznie, Aniu. Witam, aloha. Aloha. Wiadomo, widać, Ania jest instruktorką tańca, dlatego dzisiejszym naszym tematem naszej rozmowy będzie taniec hawajski, taniec hula. Mam do ciebie kilka pytań, Aniu. Na początku chciałbym zacząć od tego, nie będziemy tutaj może dokładniej opisywali, skąd się wywodzi taniec, no bo wiadomo, że z Hawaju, dlatego chciałbym ci zadać takie pytanie, czym dla ciebie jest ten taniec? Kiedy zaczęłaś z nim swoją przygodę? Moja przygoda z tańcem trwa już ponad 7 lat. Ten taniec pojawił się w moim życiu dzięki partnerowi, który mnie zainspirował. Poszłam na kursy tańca do Małgorzaty Szokalskiej, która jest nauczycielką tańca hula w Warszawie, w Polsce. I od tego się zaczęło. Nie ukrywam, że tak naprawdę ten taniec mnie zachwycił od pierwszych zajęć. Tak naprawdę pierwsze tańce ćwiczyłam bardzo często, bo oprócz zajęć stałych dużo ćwiczyłam w domu i po prostu pochłonęło mnie, tak? Pochłonęła mnie energetyka tańca, pochłonął mnie sposób tańca, legendy, pieśni, sama muzyka. Także ten taniec jest dla mnie częścią tak naprawdę mojego życia i filozofii życia. Jestem w nim zakochana, dlatego się dzielę tym, co potrafię. Będąc przy tej filozofii, chciałbym ciebie spytać, jak opisywany jest taniec hula w filozofii Hawajów? Oczywiście, jakbyś mogła opowiedzieć, na czym to konkretnie polega, no bo wiadomo, że nie są to same ruchy, tylko trzeba tutaj sięgnąć już głębiej, tak? To znaczy, co on opisuje? Tak naprawdę w wolnym tłumaczeniu taniec hula to jest taniec przede wszystkim przekazujący pewną wiedzę. To jest taniec, w którym opisujemy naturę, opisujemy boginię, bogów, część życia naszego, aspekty życia. W tańcu hula przede wszystkim ruszają się biodra, to jest podstawa bardzo widoczna. I tłumacząc ten taniec, mówimy, że jest to ruch podnoszący ten wewnętrzny płomień, tak? Czyli to, co rozpala nasz ten wewnętrzny płomień, który jakby daje możliwość afirmacji w życiu. Dla Hawajczyków jest to niezmiernie ważny taniec, ponieważ w ten sposób przekazywali wiedzę na temat swojej kultury. Nie mieli języka pisanego, więc w ten sposób dzielili się tym, co wiedzą na swój własny temat, przekazywali tę wiedzę z pokolenia na pokolenie. Ja darzę ogromnym szacunkiem ten taniec, gdyż jest to kultura, której przyświeca przede wszystkim nie wchodzenie w konflikty, wręcz przeciwnie, właśnie rozwiązywanie tych konfliktów i życie w harmonii i równowadze. I taki też ten taniec jest. Sam taniec jako taniec też przekazuje ogromną wiedzę życiową, życiowe mądrości, które mają właśnie taki ogromny wpływ na życie poprzez afirmacje, jak również powodują zmiany, nie tylko fizyczne, ale też duchowe, emocjonalne. Także na każdym polu na pewno można tutaj przepracować wiele rzeczy. Rozumiem. Wspomniałaś tutaj też o legendach. Jak wiadomo, być może Państwo słyszeli też wcześniej o tym tańcu. Jest wiele różnych technik, tak? Nie wiem, czy to tak można nazwać tańczenia. Są różne tańce w tańcu hula.
Natomiast skierowane są one głównie, nie wiem czy w większości, też chciałbym, żebyś o tym powiedziała, do bogów, do bogiń. Czy mogłabyś się na ten temat wypowiedzieć, tak? Czy rzeczywiście to są tylko legendy? Czy ci bogowie kiedyś naprawdę istnieli? Właśnie wczoraj napotkałem na taki film o panu, który podaje się za potomka jednej z bogiń. Czy to byli ludzie z krwi i kości, czy to są legendy? No i jak te legendy wyglądają i jak się one mają w odniesieniu do już stricte do tańca? Jeśli chodzi o sam taniec hula, obecnie najbardziej znanymi formami jest hula kahiko, hula awana. Hula kahiko to jest właśnie taniec tradycyjny, w którym opowiadane są legendy na temat bogiń, bóstw, Hawajczyków w takiej formie, w jakiej zostały one przekazywane z pokolenia na pokolenie. Natomiast takim rdzennym tańcem związanym z boginiami, tańcem świątynnym jest hula pachu, które jest tańczone i było tańczone przez mężczyzn w świątyniach, w czasie ceremonii, w czasie składania darów właśnie dla bóstw. I to przede wszystkim są tańce, które o tych bóstwach mówią, czyli takie tradycyjne, rdzenne tańce. Natomiast jeśli chodzi o hula awana, to jest taniec współczesny, troszeczkę zeuropeizowany. I tutaj już pojawiają się dźwięki gitary, ukulele, bardzo takie rytmiczne, bardzo subtelne ruchy, tańczą kobiety w większości. Jeżeli chodzi o taniec awana, to on przede wszystkim opowiada o życiu takim doczesnym. Twórcy opisują również jakby piękno przyrody, piękno miejsca, w którym żyją. Natomiast jeśli chodzi o bóstwa, tak naprawdę te legendy na pewno mają dużo prawdy i nie można powiedzieć, że nie były to też postaci ludzkie, ponieważ chociażby bogini Pele przyjmowała różne formy. To była bogini zmienna. Ona przyjmowała pozę zarówno kobiety pięknej, jak i brzydkiej, młodej i starej. Przy czym przede wszystkim te bóstwa są odzwierciedleniem natury człowieka, tego, co tak naprawdę w nas drzemie. Więc myślę, że tutaj na pewno można się dopatrzyć też takich ludzkich postaci, tak, nie tylko wyobrażenia bóstwa jako bóstwa, ale przede wszystkim odzwierciedlenia tego, czym tak naprawdę my jesteśmy. Czyli takim odzwierciedleniem nas jako ludzi, tak, właśnie w tym aspekcie bogów. Bardzo ciekawe. Już odnośnie typowo tańca tego teraźniejszego, w związku z tym, że jesteś instruktorką tego tańca hula, chciałbym, żebyś powiedziała, jaki ma wpływ taniec na nasze ciało, już mówimy tutaj o fizyczności. Spotkałem się z kilkoma pytaniami przed naszym wywiadem, czy dzięki temu tańcowi można schudnąć na przykład? Myślę, że schudnąć można dzięki każdej aktywności fizycznej. Jeśli chodzi o taniec hawajski, tutaj jest troszeczkę inny rodzaj tak naprawdę, że tak powiem, spalania i energetyki. Na pewno można zmienić sylwetkę, można zmienić postawę, bo to rzeczywiście jest widoczne. Tak. Jak się tańczy, ta postawa się zmienia, a jak się zmienia postawa, to też optycznie zmienia się też kształt naszego ciała. Czyli można, wcale nie trzeba być wysportowanym, tak, żeby zacząć? Nie trzeba być wysportowanym, ale trzeba być uważnym na to, co się robi i jak się robi, i słuchać przede wszystkim swojego ciała. Tak naprawdę nauka tańca polega przede wszystkim na powtarzaniu, czyli im więcej powtarzam, tym bardziej zapamiętuję, nie nadwyrężać siebie, bo to ma być taniec, który sprawia przede wszystkim przyjemność. Nie da się ukryć, że no, nie mamy tak naprawdę w pamięci naszego ciała takich gestów, takiego ruchu, więc pierwsze momenty, czy pierwsze
kroki na pewno są czymś nowym dla osób rozpoczynających przygodę z tym tańcem, ale tak jak mówię, powtarzanie tańca i taka uważność bardzo dużo daje. Ma też ogromny wpływ ten taniec przede wszystkim na elastyczność kręgosłupa. Ten kręgosłup jest cały czas w ruchu, więc na pewno tutaj te zastałe kręgi, zwłaszcza przy trybie siedzącym, zaczynają troszeczkę pobolewać, ponieważ zaczynają się ruszać, więc nie powinno, że tak powiem, się bać chociażby takiego lekkiego dyskomfortu gdzieś na samym początku, bo to ciało jest, tak jest poruszane. Natomiast efekt jest taki, że rzeczywiście energia w ciele zaczyna płynąć i zauważalne są spore zmiany. Mówi się nawet, że w Japonii ogólnie jest ten taniec bardzo popularny, tam jest z 5000 szkół, jest wiele osób, które się tego tańca uczą i są, że tak powiem, takie opinie, że lekarze nawet przepisują hula na receptę. żeby właśnie uzdrowić ciało, ale tak, też nie tylko ciało, ponieważ tutaj porusza się, uzdrawia się również ducha, tak? Także tutaj te dwa aspekty nasze są na pewno uzdrawiane. Jeżeli jesteśmy już przy tym ciele i duchu, bardzo proszę, żebyś powiedziała, czy hula rzeczywiście ma tą uzdrawiającą moc, tak? No bo wiadomo, mówi się o energetyce, która przychodzi. Jak to wygląda w rzeczywistości? Może powiem na przykładzie samej siebie. Jak to się objawia, siebie, tak? Że ciebie na przykład. U mnie rzeczywiście w ciągu pierwszego roku, kiedy zaczęłam tańczyć, zaszły diametralne zmiany. Rzeczywiście bardzo dużo się zadziało i ta uzdrawiająca moc rzeczywiście pojawiła się w moim życiu. Ale też pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście tego tańca w moim życiu było bardzo dużo. To nie były tylko i wyłącznie zajęcia raz w tygodniu, bo na tych zajęciach poznawałam kroki, poznawałam taniec, ale to stało się częścią mojej praktyki codziennej, więc ten taniec był często i przede wszystkim byłam uważna. Bardzo ciekawą rzeczą dla mnie i takim odkryciem w tym tańcu jest fakt, że trzeba być bardzo tu i teraz, żeby tańczyć, ponieważ jest mnóstwo ruchów różnych, więc jest to też ogromna forma medytacji i skupienia się na tym, co się robi, więc zwrócenie na tu i teraz. Także jednocześnie ogromny kontakt z samym sobą, tak, z ciałem, z tym, co się w nas pojawia i rzeczywiście jest ta zmiana zauważalna. Ale tak jak mówię, to wszystko też zależy od osoby. Od osoby. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe? Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Na Hawajach wręcz mówi się, że im starszy tancerz, tancerka, tym jest bardziej ceniony. Tak naprawdę na Hawajach tańczą wszyscy od najmłodszego po najstarszego w rodzie. Tak. Nie ma też żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o fizyczność. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest szczupły, czy ktoś nie jest szczupły. Tak naprawdę giętkość ciała i elastyczność wchodzi z zupełnie czegoś innego. Więc tu ograniczeń nie ma żadnych. Jak często można ćwiczyć, trzeba ćwiczyć, żeby oczywiście nauczyć się w miarę szybko tańca? Powiem tak, na pewno zajęcia stałe przynajmniej tak raz w tygodniu, czy chociażby tak jak tutaj w Lublinie raz na dwa tygodnie, ale przez dłuższy czas. Tak. Plus tak, samodzielna praktyka w domu daje ogromne efekty, co widzę zresztą po uczestnikach obecnej grupy, gdzie są osoby, które tańczą na przykład rano i rzeczywiście widać ogromne postępy i jest to zauważalne też na twarzy, ponieważ w momencie, kiedy osoba już się nauczy tańczyć, od razu pojawia się uśmiech. nie ma już takiego skupienia, żeby zapamiętać ten krok, tylko rzeczywiście jest ta przyjemność z tańca, czyli już wtedy ta energia zaczyna płynąć, ponieważ uwaga jest zwrócona w zupełnie innym kierunku. Zgadza się. Ile potrzeba czasu, teraz tak spytam, żeby się nauczyć?
Żeby się nauczyć kroków podstawowych, myślę, że około tak, kroków podstawowych i tańca tak 6 miesięcy, a tak, żeby dobrze tańczyć, to co najmniej rok takiej praktyki. Ja sama wiem, że też mimo tych ćwiczeń i takiej częstej praktyki, to ten pierwszy rok to jest taki, myślę, to jest taki minimum. Mhm. To jest takie minimum, żeby poznać tak naprawdę podstawy. Tak. Natomiast na Hawajach bardzo często jest tak, że zespoły tańczą czasami nawet jeden taniec przez cały rok, żeby dojść do perfekcji. Mhm. I jeśli Państwo czasami wchodzą na YouTube'a i oglądają hula na przykład z festiwalu Mary Monarch, to tam jakby chodzi grupa, to grupa 20 osób jest jednym ciałem. Perfekcyjnie. Tak. Odnośnie muzyki teraz porozmawiajmy, bo wiadomo, że też jest bardzo taka pobudzająca, radosna muzyka hawajska. Często też słychać instrument zwany ukulele. W związku z tym chciałbym, żebyś powiedziała, czy ta muzyka jest w tańcu wolna, szybka, kto tą muzykę tworzy, no i co ona opisuje, tak? No bo wiadomo, że taniec do czegoś się odnosi. Mhm. Wiadomo, że w tańcu też jest muzyka, więc do czego też ona się odnosi sama w sobie. Jeśli chodzi o muzykę, ukulele przede wszystkim jest w tańcach awana, czyli w tych tańcach współczesnych. Natomiast tańce kahiko są grane właśnie chociażby przy takich ipu, tańce pachu przy bębnach i to są tańce surowe. Jeśli chodzi o tańce kahiko, no to są takie tańce typowo uziemiające, może w ten sposób powiem, ponieważ one opisują taką surowość życia, opisują właśnie legendy, opisują historię bogów, ta wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale również współcześni artyści również takie pieśni tworzą i one są właśnie do dźwięków bębnów, tak? Nie ma tam muzyki takiej melodyjnej, raczej jest taki surowy rytm. I tak jak mówię, raczej tutaj skłaniałabym się do tej ziemskiej sfery. Natomiast jeżeli chodzi o tańce awana, to one są grane już do dźwięków ukulele, gitary, tak, ta muzyka już jest taka melodyjna, są kwiaty, są sukienki bardzo kolorowe, kobiety uśmiechnięte przede wszystkim tańczą awany. I te pieśni opowiadają przede wszystkim o życiu właśnie współczesnym, czyli o tym, co się dzieje w naszym życiu. Opowiadają przede wszystkim o miłości, o zakochaniu, o rozterkach miłosnych, o seksie również. I to też jest ważne, ponieważ dla Hawajczyków nie ma tak naprawdę jakby rozdzielenia między fizycznością a duchowością. I ten aspekt też jest bardzo istotny, więc to się bardzo często pojawia właśnie w tych tańcach. Jeżeli chodzi natomiast o artystów, tak naprawdę artystów jest wielu. To są osoby, które tworzą współcześnie muzykę, tworzą pieśni. Z takich znanych jest chociażby Kali Reischel czy Frank Kawai Kapuokalani. To są osoby, które po prostu są twórcami, piszą teksty, tworzą muzykę, mają swoje szkoły, mają swoje choreografie. Dlatego też na przykład, jeśli ktoś zadaje mi czasami pytanie, dlaczego oglądając na YouTubie ten taniec wygląda zupełnie inaczej, otóż wygląda zupełnie inaczej, ponieważ do tego samego utworu ktoś inny z innej szkoły stworzył swoją choreografię. Więc tutaj te różnice są w zależności od nauczyciela. Tak jest. Jeżeli jesteśmy już też w tym temacie muzyki, odniosła się tutaj do tego instrumentu, tak? To jest instrument. Tak. Tutaj też mamy jakieś gadżety, instrumenty, między innymi podejrzewam, że kamienie też mogą służyć do wydawania jakichś dźwięków. Chciałbym, żebyś opisała właśnie, co do czego służy, przy jakim tańcu. No i najbardziej mnie ten bębenek interesuje. Z czego on jest wykonany w ogóle, proszę powiedzieć? To jest ipu wykonany z tykwy. Zresztą pochwalę się, ponieważ wykonałam go własnoręcznie na warsztatach, które były organizowane w Polsce.
Tak, i takie tykwy się hoduje, one rosną i później z takiej tykwy robi się ipu. To jest ipu heke, ono jest duże, jest jeszcze ipu ole mniejsze. To ipu ole też jest wykorzystywane chociażby do tańca, gdzie się tańczy również z ipu. Te kamienie, no co prawda są nasze polskie otoczaki, natomiast na Hawajach są to kamienie z lawy. Ten instrument nazywany jest ili-ili i to też jest instrument do tańca. Dzisiaj ten taniec pokażę właśnie z tymi kamieniami. Tak. Jest mnóstwo innych instrumentów, które też są wykorzystywane, chociażby ukulele. Natomiast to, co tutaj mamy, to jest lei z orzechów kukui. Takie najbardziej tradycyjne lei, które się daje z wdzięczności, miłości w momencie, kiedy się kogoś wita. Też lei symbolizuje tak naprawdę, ponieważ dla Hawajczyków bardzo ważna jest rodzina, w której są, czyli tak ohana. Te lei, czyli te orzeszki, symbolizują członków tej rodziny. Czyli to ma bardzo ogromne znaczenie i jest bardzo symboliczne. Dlatego też darzą ogromnym szacunkiem, w ten sposób jakby witając kogoś, tak jakby dają sygnał do tego, że zapraszają go do siebie. Rozumiem. Aniu, zaczynamy w tej chwili w Lublinie zajęcia z kolejną grupą, także chciałbym, żebyś zaprosiła wszystkich do nowej grupy, która rozpocznie swoje zajęcia niebawem. Oczywiście, jak najbardziej serdecznie zapraszam. Jestem instruktorką tańca hula już od kilku lat. Wszystkich chętnych, nie tylko pani, ale również panów, ponieważ taniec hawajski tak naprawdę wywodzi się z tradycji hawajskich wojowników. Zapraszam właśnie do poznania tego jakże energetycznego tańca i mam nadzieję, że spotkamy się na najbliższych zajęciach. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ślicznie. A teraz zapraszamy na krótki pokaz umiejętności Anny Bachniuk. No i może też mi się uda troszkę paru kroków nauczyć. Dziękuję. Dzięki. Aj, ku paja naha pele ike ku ko. Ku paja naha pele. Ku paja naha pele ike ku ko. O noni noni ipu ko. Oni kawahine iko ola ila i. He naue iki, he maka ika i. Kūpaya naha pele, naue. Kūpaya naha pele, ike kūko. O noni noni, oni kawahine, naue. Oni kawahine, iko ola ila i. He naue iki, he maka ika i. E pele I kona nanie, I ke ahi ena o ka pahu e hoe, pahu pahu mai. I ke kaha kai, I ka pahu pele, I komo I hoai.
zaczynamy kroczki dla początkujących. Podstawa tańca hula. Tańczymy boso. A Maciek zostaje w butach. Wyjątek robimy. Wyjątek, dla mnie. Tak. Tańczymy boso, stopy na szerokość bioder. Kolejna ważna rzecz. Uginamy kolana. Uginamy kolana. Pupę wkładamy pod kręgosłup, nie wypinamy do tyłu, żeby nie obciążać lędźwi. Dłonie na biodra i krok podstawowy, biodra. Prawo, raz, kao. Raz i dwa. Dokładnie tak. Poruszamy biodra, rozbudzamy ten nasz wewnętrzny płomień i ćwiczymy dotąd, aż zrobi nam się ciepło. Patrzę w dół cały czas. Nie musimy patrzeć w dół, patrzymy prosto przed siebie. Tak. Prostujemy sylwetkę, uśmiechamy się i pobudzamy nasz wewnętrzny płomień. Kolejny krok, kahela. Ciężar ciała na lewej nodze, prawa noga do przodu. Raz, zmiana, ciężar ciała na prawą nogę i dwa. Ugięte kolana, niżej. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Zmiana. Lewa noga i prawa do przodu. Zmiana. Brawo. I raz, i dwa. Także zapraszam serdecznie do dalszej nauki. Wszystkich chętnych na zajęcia hula. Dziękuję. Witaj na kanale Świadomej TV. Zapraszamy do oglądania zamieszczanych przez nas filmów. Jeżeli Ci się spodobają, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz dać łapki w górę pod filmem. Świadoma TV. Telewizja ludzi chcących żyć świadomie.